Zdaniem mieszkańców Radogoszcza ulica od dawna prosiła się o remont, z tym, że doprosić się nie mogła. Potrzebny był dopiero budżet obywatelski i głosy prawie 2000 mieszkańców Bałut. Kiedy pojawiła się idea budżetu obywatelskiego, zgłosiliśmy go do tejże właśnie instytucji. I tutaj myślę, że ilość zebranych głosów, 1900 głosów, które otrzymaliśmy, pokazuje, jak sami mieszkańcy uznali, jak bardzo to jest potrzebne. Ulica Liściasta zostanie przebudowana na odcinku 1 kilometra po wschodniej stronie Alei Włókniarzy. Koszt remontu to 1 000 000 zł. Będziemy wykonywać nową nawierzchnię, poza tym regulacja krawężników, również na tyle, na ile wystarczy nam środków, wymiana chodników, wykonanie miejsc postojowych nowych pod samochody utwardzonych. Oczywiście odświeżenie oznakowania. Remont zaplanowano na wakacje. Prace mają się rozpocząć na przełomie czerwca i lipca. W tej chwili trwają prace projektowe. Przetarg wyłoni wykonawcę. Zarząd Dróg i Transportu jest największym beneficjentem budżetu obywatelskiego. Wykonujemy aż 26 zadań w ramach budżetu obywatelskiego. To są różne zadania. Przede wszystkim większe to oczywiście remonty dróg, remonty chodników, ale są też takie zadania, które są związane z rowerami, czyli przede wszystkim rower miejski, budujemy parkingi na rowery, będziemy wymalowywać śluzy rowerowe. Remont ulicy Liściastej to największe zadanie drogowe w ramach budżetu obywatelskiego.